Huawei generuje bardzo dużo kontrowersji ostatnio na rynku, ale myślę, że jest to odpowiedni czas, żeby się przyjrzeć średniakowi, który ostatnie kilka dni spędził u mnie na testach. P30 Lite. Zobaczymy, jak to wygląda. Telefon po wyjęciu z pudełka robi na mnie bardzo, bardzo pozytywne wrażenie. Oczywiście o gustach się nie dyskutuje, ale mnie sama forma tego telefonu odpowiada. Dobrze leży w dłoni, fajny wyświetlacz, duży moduł aparatów, niestety wystający znacząco poza obudowę, ale tak naprawdę całość robi naprawdę, naprawdę fajne wrażenie. Ramki boczne mamy wrażenie, że są wykonane z metalu. Jest to tylko wrażenie, bo one są plastikowe, ale jest ta imitacja zrobiona naprawdę na fajnym poziomie i wygląda to bardzo, bardzo przyzwoicie. Razem z telefonem w zestawie otrzymujemy szybką ładowarkę 18-watową, otrzymujemy stosowny kabel ze złączem USB typ C oraz zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy będzie również pełnił funkcję anteny, ponieważ to urządzenie ma wbudowane radio FM, z którego możemy korzystać właśnie po podłączeniu tego zestawu słuchawkowego. Rzućmy okiem na złącza. Od dołu 3,5 mm jack na zestaw słuchawkowy, złącze USB typ C do ładowania i synchronizacji oraz otworki, za którymi znajduje się głośnik. Jeśli chodzi o jakość reprodukowanego dźwięku, jest on na bardzo przyzwoitym poziomie. Niestety, jeśli chodzi o głośność, no to zdecydowanie nie jest to smartfon najgłośniejszy, jaki w życiu widziałem. Strona prawa to przycisk zasilania oraz dwa przyciski regulacji głośności. Na górze widzimy szufladkę. Do tej szufladki będziemy mogli włożyć dwie karty SIM. Wtedy będziemy mieli funkcję Dual SIM, ewentualnie jedną kartę SIM i jedną kartę rozszerzenia pamięci microSD. Jeżeli chodzi o parametry, to ten model, który ja testowałem, był to model z 4 GB pamięci RAM oraz 120 gigami pamięci dla użytkownika. Na rynku dostępna jest też wersja z 6 gigami RAMu. Napędzany on jest procesorem Kirin 710, jest to też wynalazek Huawei'a i niestety w benchmarkach ten procesor nie klasyfikuje się bardzo wysoko, jak zresztą widzicie. Niemniej jednak do takich codziennych zadań ja nie napotkałem żadnych problemów z płynnością. Nie ma absolutnie żadnego przywieszania, żadnego opóźnienia w uruchamianiu aplikacji. Wszystko działa płynnie, zgrabnie, ale tak jak powiedziałem, benchmarkowo nie wygląda to najlepiej, jak na dzisiejsze czasy i na pewno ten telefon, jeżeli będziemy chcieli grać w jakieś bardzo zaawansowane tytuły, również może tutaj już tą swoją wydajnością nas nie zaskakiwać tak pozytywnie, jakbyśmy tego oczekiwali. Na froncie duży wyświetlacz 6,15 cala z malutkim notchem. Czy jest to rozwiązanie eleganckie i ładne? No trudno mi dyskutować, jak jedni są zwolennikami wysuwanej kamery z obudowy telefonu, inni są zwolennikami dziury, inni są zwolennikami notcha większego, mniejszego, w kształcie kropli wody. To jest dyskusja w wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Sami możecie w opisie napisać, czy tego typu rozwiązanie Wam się podoba, czy Wam się ono nie podoba. Sam wyświetlacz jest zrealizowany w technologii IPS LCD. Nie mam do niego większych zastrzeżeń, kąty pracy jak najbardziej przyzwoite. Wszystko wygląda bardzo fajnie, bardzo kolorowo, bardzo przejrzyście. Bardzo mocno możemy również go podświetlić, także nawet słoneczny dzień nie będziemy mieli problemu z tym, żeby zobaczyć, co na tym wyświetlaczu do nas się wyświetla. Na tyle znajdziemy czytnik linii papilarnych, umiejscowiony, można powiedzieć, klasycznie i klasycznie, jak na Huawei'a przystało, działa on rewelacyjnie szybko i rewelacyjnie dobrze. 100 na 100, jeśli chodzi o odblokowanie, szybko działający czytnik. Nie wiem, czy to umiejscowienie tego czytnika jest najbardziej szczęśliwe. Akurat nie gustuję w tych umiejscowionych na tyle, ale wiele osób jest przyzwyczajonych właśnie do tej lokalizacji i ją sobie ceni. Na tyle znajdziemy również trzy aparaty. Jak już powiedziałem, moduł wystaje dość mocno z obudowy, tak więc musimy być przygotowani, że jeżeli nie wyposażymy się w dodatkową budowę, to ten telefon położony gdzieś na stole będzie nam delikatnie się przechylał, rezonował. No nie jest to fajne rozwiązanie, tak więc ja polecam tutaj jakąś dodatkową budowę. Główny aparat 48 megapikseli, gigantyczna ilość pikseli zbierana z matrycy. Dzięki temu będziemy mogli też realizować opcję zoom razy 2. Drugi aparat wspomagający ultra wide 8 megapikseli, szerokokątny. Aparaty główne mogą rejestrować obraz wideo w rozdzielczości 1080p z 30 klatkami na sekundę. Na froncie umiejscowiony w tym malutkim notchu aparat selfie 24 megapikseli, światło 2 i on również Full HD filmy może nam rejestrować. Jeżeli chodzi o same zdjęcia, które możemy tymi aparatami zrobić, to oczywiście tradycyjnie w opisie filmu linkuję Wam do zdjęć źródłowych, gdzie możecie sobie sami zobaczyć, jak one wychodzą. Podsumowując, dawniej można było marzyć, żeby w średniaku był taki aparat. Teraz
no jest przyzwoicie, ale w momencie, kiedy mamy naprawdę trudne warunki oświetleniowe, czyli już brak jest tych latarni ulicznych, jest naprawdę ciemno, tutaj pojawia się dość duża utrata detali, pojawia się dość duża ziarnistość tych zdjęć, tak więc nie jest to tak rewelacyjnie rozwiązane jak u większego brata, czyli u P30 Pro. Zdecydowanie te aparaty są słabsze, to widać, ale tak jak powiedziałem, i przy warunkach oświetleniowych dobrych nie będzie z nimi absolutnie żadnego problemu. Przy warunkach oświetleniowych średnich, a nawet słabszych, gdzie mamy dużo latarni ulicznych, też będzie wszystko ok, ale w momencie, kiedy już faktycznie brakuje tego światła, zdecydowanie zobaczymy, że to nie jest to. Sam interfejs aparatu bardzo czytelny, podstawowe funkcje, zdjęcie, film oraz opcja więcej, gdzie sporo dodatkowych trybów mamy dostępnych. Jeśli chodzi o w trybie zdjęcie, możemy również uruchomić opcję sztuczną inteligencję. Też ta sztuczna inteligencja ma naprawdę dużo trybów i próbuje nam rozpoznać to, co chcemy sfotografować i odpowiednio ten tryb nam dobrać. Te tryby widzicie teraz też na ekranie. Mamy nawet tryb kot. Nie mam niestety kota, żeby go przetestować, ale faktycznie jest taka opcja. Mamy też ruchome zdjęcia. Jeżeli jesteśmy zwolennikami tego typu opcji, możemy ją robić. W rozdzielczości niestety nie znajdziemy proporcji 16:9. Mamy tylko proporcję klasyczną 4:3. Mamy proporcję 1:1, czyli kwadrat, oraz proporcję wyświetlacza 18:6:9. Ja jednak cały czas jestem za tym, żeby ta klasyczna, też już można powiedzieć 16:9, była dostępna, ze względu na to, że nie tylko na takim telefonie z takimi proporcjami będziemy tę treść mogli konsumować, tylko na telewizorze lub na innych urządzeniach, które właśnie w takich proporcjach będą funkcjonowały. Tak jak już mówiłem, aparat wspiera sztuczna inteligencja, jeśli chodzi o dobór trybu, w jakim będziemy robili dane zdjęcia, ale mamy również sztuczną inteligencję, która będzie próbowała nam na przykład rozpoznać rzecz, którą moglibyśmy kupić w sklepie, może nam zeskanować kody QR, może nam przetłumaczyć jakiś tekst. No, niemniej jednak ja próbowałem z tą sztuczną inteligencją chwilę popracować i nie uzyskałem tutaj nadzwyczaj dobrych efektów. Pewnie na to trzeba czasu, żeby ta sztuczna inteligencja się po prostu wszystkiego po kolei nauczyła. Smartfon zasilany jest baterią o pojemności 3340 mAh i bez problemu, przynajmniej w moich testach, cały dzień przy takim moim dość intensywnym użytkowaniu ten telefon wytrzymuje. Oczywiście biorąc pod uwagę, że mogą się pojawić różnice w tym, jak korzystacie z tego telefonu, no to wiadomo, że również czas pracy będzie różny, w zależności od tego, czy oglądacie filmy, czy przeglądacie strony, czy gracie w gry. Na tym stosunkowo dużym wyświetlaczu również możemy sobie uruchomić dwie aplikacje i korzystać z tych dwóch aplikacji w tym samym czasie. Ci, którzy śledzą rynek, zdają sobie sprawę, że Huawei popadł w tarapaty związane z tym, że zostały na niego nałożone sankcje przez Stany Zjednoczone i tutaj pojawia się problem z tym, czy pojawi się nowa aktualizacja Androida na telefon, na przykład ten, który żeśmy nabyli. Być może nowa się nie pojawi, ale na pewno ten, który jest, będzie nam służył i tutaj ja w ogóle z tego problemu bym nie robił i te telefony, które aktualnie są na rynku, które są sprzedawane, na pewno będą cały czas funkcjonowały. Trudno mi powiedzieć, jak będzie to wyglądało w przypadku nowych modeli. Aktualnie te sankcje zostały zawieszone na 3 miesiące. Jeszcze to wszystko z Androidem jest dla Huawei dostępne. No wiem, że niestety już laptopy, bo Microsoft również powiedział, że systemu nie będzie im dostarczał. Laptopy aktualnie, produkcja została wstrzymana. Zobaczymy, co się stanie z telefonami. Niemniej jednak Huawei wyposaża nas w App Gallery i tak się pewnie stanie niebawem, że będzie wyposażał te swoje telefony w swój system operacyjny, jakiegoś klona Androida, zgodnego z Androidem, że wszystkie aplikacje będą się mogły tam uruchamiać. Nie wiem, czy znajdą się wszystkie aplikacje te takie najistotniejsze, czyli na przykład Google Mapsy, czy Gmail, czy Facebook, Instagram w tym sklepie, ale myślę, że jest to też do ogarnięcia. Trudno mi powiedzieć, jak się sytuacja rozwiąże, bo zaczęła się pańka, ale okazało się, że na 3 miesiące jest ten temat zawieszony. Zobaczymy po 3 miesiącach, jak to będzie wyglądało. Być może firmy się dogadają, być może kraje się dogadają i cały kryzys zostanie zażegnany. Na dzień dzisiejszy myślę, że nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa, jeśli chodzi o zakup tego telefonu, ale też trzeba brać pod uwagę, że może się tak okazać, że nie dostaniemy nowszej wersji systemu. No i również, że te telefony przy późniejszej odsprzedaży będą przy takim przypadku mocno traciły na wartości. Niemniej jednak warto rynek obserwować lub korzystać właśnie z tych przecen, które ze względu właśnie na to zamieszanie się na rynku pojawiły. Reasumując, przyjemny, ładny, zgrabny telefonik.
mnie on się podoba. Nie oczekujcie od niego wydajności flagowca, to już powiedziałem. W takich zadaniach, do których ja go używałem głównie, serwisy społecznościowe, nawigacja, przeglądanie stron, nie ma absolutnie żadnego problemu. Żadnych przyczyn, jest płynnie, jest dobrze, jest wystarczająco. Jeśli chodzi o aparaty, rewelacja. Jeśli chodzi o zdjęcia w dobrych warunkach oświetleniowych, przy średnich warunkach też jest całkiem przyzwoicie, ale przy słabych warunkach bierzcie to pod uwagę, że pomimo tego, że mamy tryb nocny, no to jednak nie będzie tutaj zadowalających efektów przy wykonywaniu zdjęć nocnych. Zachęcam Was do komentowania. Napiszcie, jak Wam się to urządzenie podoba. Jeżeli jesteście jego użytkownikiem, napiszcie, jak on u Was się spisuje w dłuższej perspektywie czasu. Zachęcam do oceny filmu, subskrypcji kanału, jak i odwiedzania strony testhub.pl.